serdecznie. Dzisiaj taki może nie za długi filmik. W sumie o budżetowych akwariach już żeśmy troszkę porozmawiali. Nie będziemy roztrząsać tematu, bo to jest bez sensu. Każdy może się sam dowiedzieć, gdzie co kupić, gdzie taniej kupić, gdzie drożej kupić, gdzie lepsze kupić, gdzie gorsze kupić i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie Państwo nawet z AliExpressu kupić do wyboru, do koloru i tak dalej, jak się to mówi. Ale dzisiejszy temat będzie na temat tej kostki tutaj, tych palet, które 2 tygodnie są dalej takie troszkę płochliwe. Nie wiem, albo może coś tu w tej wodzie było, bo dzisiaj była podmianka taka 40%. Po podmiance troszkę się ośmieliły się wyjść troszkę bliżej. Dałem też serce indycze. Wybierały tu pokarm, jadły, owszem. Nie, to nie, wiecie, tutaj nie jest taki szał pożerania jak w tym dużym zbiorniku. Palety te, które kupiłem w tym małej kostce, były tam, wiecie, dużo mniejsze i tak dalej. Nie wiem, możliwe, że po prostu dużo mniejsza, dużo młodsza ryba musi się do mojej osoby po prostu przyzwyczaić i trwa to dłużej. No na razie żadna mądra głowa z YouTube'a nic sensownego nie powiedziała. Nie trafiłem na kogoś, kto po prostu też miał podobny problem, że kupił takie małe paletki. Tylko że wiecie, że nie tak, że puste szkło miał i dwie roślinki, jeden korzonek jakiś mały. No to te ryby się, no nie mają w takim akwarium gdzie schować, tu się chowią, bo tu mają gdzie. Także na razie nie natrafiłem na taki temat na YouTubie, podobny do mojego, na taki, można powiedzieć, że jakiś problem. Nie trafiłem i dlatego pytałem, co niektóre osoby, tutaj nawet chciały mieć ze mną kontakt, ale chyba się rozmyśliły i nie dają oznak życia. Mówię o pewnej pani, która wysłała mi wiadomość pod filmikiem. Chyba się rozmyśliła, nie odpisała. No, jeśli się rozmyśliła, mogła napisać pod filmikiem, że jednak rezygnuję z takiego kontaktu słownego, telefonicznego. No ale to już sprawa tej pani. Bodajże nie będę zresztą mówił o imienia, bo po co. No jak widzicie, no i tutaj oczywiście wpadło parę neonków, bo dostałem taką sugestię, że po prostu może obserwując paletki, obserwując neonki, że tutaj pływają, może będą po prostu bardziej śmiele wychodzić do przodu. No taki, wiecie, może mały jakiś eksperyment. Oczywiście zostały odkażone te neonki w tym potasie, ten nadmanganianie potasu. Odkaziłem je i tak dalej, zrobiłem je. Może trochę krótko, za krótko im zrobiłem aklimatyzację, bo one tam jednak były trzymane na ponad 7 pH, u mnie jest 6,3, 6,2. No i niestety, ale chyba 2 albo 3 takie malutkie padły. No, widocznie za krótka była aklimatyzacja do mojej wody. No niestety, moja wina, no ale trudno. No nie będę, wiecie, płakał, ani nie będę lamentował, że nie przeżyły 3 albo tam 4 sztuki. Wiadomo, mogłem to zrobić troszkę lepiej, no ale wyszło jak wyszło. Tak to może ujmie w ten sposób. I co tu będę się rozwodził w tym temacie. Także no widzicie, no coś tam szkubią, coś tam pływają. Ja tu siedzę teraz za kamerą, wiecie, no coś tam próbują jeść, no kurde, no wiecie, no co tu będziemy dużo gadać, no. Nie wiem, czy trzeba po prostu więcej czasu, czy jak, czy co.
Tutaj były lekarstwa tam lane na jakieś tam kurde pasożyty. Takie wiecie, nie te puze olek, że tam trzeba zaraz podmieniać 90% wody, tylko takie wiecie, takie ziołowe. Ja już pokazywałem na moich filmach jakie. Także nie będę tutaj wymyślał. No i lampy teraz są na maksa. Może nie jest zbyt jasno, bo dałem przepraszam, tych wyciągu z szyszek olchy. Także jest woda taka delikatnie żółtawa. No ale jak widzicie tutaj te palety, no coś tam szkubią, no jedzą, no kurde, no nie wiem, no nie mam pojęcia, wiecie, ja nigdy palet nie trzymałem, oprócz jednego jakiegoś tam krótkiego epizodu, dawno, dawno temu. No, sami możecie zobaczyć, jak tamte były, co przywiozłem, te cztery sztuki, jak tamte się zaaklimatyzowały, a jak te się aklimatyzują, nie? Tamte po prostu za 2-3 godziny normalnie jadły i pływały. Ja tam mogę pod duży zbiornik podejść, mogę nawet rękę włożyć i tam coś, wiecie, przesadzać, a one koło ręki mi pływają i się w ogóle nie boją, nie? No, tutaj będę po prostu robił jakieś takie częściejsze podmianki, że dzisiaj była podmianka, zrobię po prostu w środę też taką 25-30%. Możliwe, że po prostu coś w tej wodzie tam siedzi, jakieś kurde dziadostwo, NO3 albo coś. No jedynie w tym widzę jakieś zmiany może, bo po dzisiejszej podmianie zrobiły się tak jakby takie troszkę bardziej żywsze, nie? No. No takie moje wnioski. Co wy o tym sądzicie, nie wiem. Tylko proszę, wypowiadajcie się osoby, które po prostu trzymią te paletki od lat, mają mieli młode i wiedzą, jak młode się zachowują, albo co, może komuś dali parę młodych paletek i ten ktoś miał podobny problem. No, prosiłbym takie sensowne jakieś wypowiedzi, a nie o jakieś takie, tak jak mi ktoś powiedział, że ta Molinezja biała, która ma uszkodzony pęcherz płatny, że kurde ma pasożyty, nie? I zaraz zdechnie i zaraz mi zdechnie jeszcze połowa ryb. Jak mam takie czytać kurde jakieś głupoty, no to już naprawdę, no to lepiej już niech ktoś nie pisze, jeśli się nie zna i nie trzymał w życiu pale, to lepiej niech nie pisze takich głupot. No też tu miałem sugestię od pewnej pani, nie będę może wymieniał imienia, która chciała może taki kontakt jakiś, wiecie, słowny, telefoniczny, no ale widocznie się rozmyśliła. No, to mogłaś, że się tak wyrażę, przynajmniej napisać, że jednak nie chcesz kontaktu telefonicznego, bo ja tam napisałem maila i tak dalej, no ale nic z tego, także może się pani rozmyśliła. Także nie będę nalegał, nie będę jakiś nachalny. Jeśli nie, no to nie. Wiadomo, każdy ma prawo się rozmyśleć, ale to mogła ta pani napisać, że jednak nie. No ale dobra, okej. Nie będę tutaj na jakiś nachalny. No także, no widzicie sami, no trochę tam gdzieś pływają. Raz bardziej wychodzą, raz mniej wychodzą, raz coś tam szkubią, jak są głodne, no coś się tam widocznie, coś się tam zaczyna dziać, no. W tym temacie, no i tu też pokarmu też dostały dzisiaj, tam nie powiem, jakieś, wiecie, grube nie są, bo, no bo jedzą mało, jakby nie było. Szkubią mało tego jedzenia, także no wiadomo. Pewnie chudsze są, czy coś, nie wiem. No i nie rosną, no, znaczy nie rosną, wiecie, ja mam 2 tygodnie, no to co tu będziemy mówić. No, tak to na teraz wygląda. Tych neonków Inesa tu trochę jest, nie wiem, może z 15-16 sztuk. Zobaczymy, jak to będzie tam wyglądało. Czy te paletki. No teraz widzicie, tu trzy, tam czwarta tak wychodzi. No, reszta się gdzieś tam chowa. Wiecie, no jakby nie jadły, no to już pewnie by było po nich, nie?
coś tam zawsze ten pokarm gdzieś tam jednak prąd go gdzieś tam niesie z tyłu, możliwe, że tam coś szkubią z tyłu, jak się to mówi, nie? No. Dobra, co, to tyle na temat tej kostki i tych paletek tak zwanych bogobojnych. Nie będę, zresztą możecie, no widzicie, no teraz pływają, no ja nie wiem, ja już głupi jestem z tych ryb naprawdę. No nie jestem jakimś, wiecie, wielkim szpecem od palet, nie? Tym bardziej, że jest teraz porównanie. Te paletki, które przywiozłem kiedyś tu, które są z żyworódkami, z molinezjami, gubikami, z kalarami, kuźwa. I popatrzcie sobie, no i rosną jak wściekłe, nic im nie ma, żrą, kurde, jak nie wiem co, jakby głodne, kuźwa, jakieś myszy ktoś je tu wpuścił, czy co. No widzicie, no sami. Dobra, to co, kierunek, duży zbiornik jeszcze, bo już 11 minut. O, już wam tutaj dam główny zbiornik. I sobie jeszcze popatrzcie na główny zbiornik. O. Troszkę przesadziłem, jakby nie było, nie? No to zobaczcie sobie tutaj te palety, nie? Na tym głównym zbiorniku. Nie wiem, może jeszcze trochę przysunę do przodu, o, kamerę. No. Także tutaj tych parę tub wrzuciłem od barwniaków, bo też tam chłopakowi dzisiaj podwiozłem do Chorzowa parę sztuk tych barwniaków, bo mnie prosił i glonojadów. Tutaj jest zgoła inna sytuacja w ogóle w tym zbiorniku. Tutaj wiecie, też muszę wykarmić, jak się to mówi. No. Zobaczcie, taki dość kawał teraz tutaj biorę. No i no zobaczcie sobie sami, nie? Jak tu, co tu się dzieje, nie, z tym jedzeniem. Także tu wszyscy pojedzą, wiecie, tutaj nie ma takich problemów z jedzeniem. Z karmieniem w ogóle tych ryb. Jak ja bym im tu dziennie te serce dawał, no to powiem wam, że te palety za niedługo by były, kurde, jak talerz na drugie danie. Także nie chcę ich nawet za bardzo tutaj przekarmiać czy coś. Daję im po trochu, jak się to mówi. No, sami widzicie, jak wpierniczają, nie? Jakbym im tu dziennie takie porcyjki dawał, no to kurde, bo nie wiem, czy bym na święta je po prostu nie musiał już na patelnię wrzucać, albo co. No, śmieję się teraz, co nie? No, ale widzicie, no, co zgoła inna sytuacja, co nie? Jest po prostu, no, jedzą wszyscy jak leci. Brzuchy pełne i w ogóle, i tam wiecie. Ja tu się nie martwię, że gdzieś mi tam jakieś jedzenie na dnie zostanie, bo to wszystko jest, jedzą mi te małe rybki później i tak dalej. One się tu później, widzicie, co się dzieje, nie? Tu nie ma żadnego takiego problemu z jedzeniem i w ogóle. Palety już są, kurde, jeszcze raz takie, jak przywiozłem. Także no. No a w tamtym zbiorniku widzicie, no jest tak, jest, no trafiło się akurat tak, że rybki się boją, uciekają, wychodzą, jak nie widzą, że nie ma żadnego ruchu, to wtedy gdzieś tam coś wychodzą i tak dalej, jedzą, a tak to no uciekają, nie? Jak się kręcę przy zbiorniku, to uciekają. Tutaj nie, bo tutaj jest, widzicie, tu se mogę przyjść pod szkło i nic to na nich nie robi żadnego wrażenia, nie? A jeszcze jak za blisko stanę, no to myślą od razu, że zaraz będzie jedzenie. No, kojarzą mnie po prostu z jedzeniem i nie boją się, no znają mnie, o, mogę tak powiedzieć. A tam jest inna sytuacja. I fajnie by było, gdyby ktoś tą sytuację umiał sensownie opisać. Tylko naprawdę proszę takich ludzi, którzy
czymią od lat i mieli podobny, o, może problem, może dali komuś, jakimś koledze, czy sprzedali komuś, kontakt mieli z tą osobą. Może był jakiś też taki problem, że takie 4,5-5 cm paletki po prostu tak się zachowują, nie? Tyle jedynie, tyle w tym temacie, bo także sam jestem ciekaw, co tam znowu będą za odpowiedzi w tym, na ten temat takich paletek. No, bo tak ogólnie, no widzicie sami, jest wszystko ok, nie? Wszystko rośnie, wszystkie rybki zdrowe i tak dalej. Barwy ryb piękne. Ten skalar to czasami po prostu się pokrywa takim nalotem złotym. Zmienia kolor i widać te jego pasy, ale, ale robi się taki, taka poświata złota na nim. No, pięknie to wygląda, powiem wam. Ta taka poświata na nim, taka złota. Teraz nie, teraz tego nie widać, ale, ale czasami jak zmienia jakiś tam nastrój, to, to naprawdę fajnie wygląda. Te palety, powiem wam, już też pięknie, pięknie wyrosły. Wiadomo, że im tam do takich już sztuk bardzo dużych to jeszcze brakuje, co nie, ale, ale pięknie wyglądają według mnie. No, tutaj mi też ktoś pisał, że nie może rozszyfrować, co to za skalary są. No, wiecie, ja kupowałem je w sklepie. Mogę nawet powiedzieć, to jest bodajże Gliwice, Płaszczka, jakoś sklep czy coś. Podobno zerówki. Podobno są to Altumy Orinoco. Co ja mam powiedzieć? No, 4 plus 4 Manakapuru plus 1 Ionanai, który mi został. O, wyszedł tam teraz, ten głos znowu goni. Chyba będę musiał jednego osobnika takiego jeszcze dokupić gdzieś. Bo ładnie naprawdę ten niebieski kolor, który się przebija przez tego Ionanaia, jest bardzo ładny. Powiem na. Jakby tak, wiecie, go nie obszkubiwały, miał piękne płetwy, to by pewnie wyglądał lepiej niż te Altumy, co nie? Taka teraz jakaś głupia moda na te Altumy naszła. Wszyscy tylko Altumy. Bo Altumy, bo zerówki, a wszyscy tylko chcą, bo chcą dzikie, bo chcą zerówki, bo najwyżej F1. Nie wiem, taka moda się jakaś zrobiła na te ryby teraz. Tylko ja wyłącznie te, słyszy się tylko o Altumach. Ja mam Altumy takie, ty masz takie, a ja mam zerówki, a ty masz jedynki. No, według mnie mało istotne, czy jedynki, czy dwójki, czy nawet piątki, byle fajnie wyglądał, nie? No. Dobra, to co, ja będę kończył temat. Na razie, może w środę, jak będę robił podmiankę w kostce u tych młodych paletek, to wam coś dogram. Że się jakoś lepiej będą czuły, czy co? No nie wiem, zobaczę. Tu w tym zbiorniku jest jak naj wszystko w porządku, nic się nie dzieje. Też wczoraj tutaj robiłem podmiankę, taką 50%, zawsze tu robię 50% podmiany. No. Glonojad, ten samiec, który był tam w tym kotniku, z tymi barwniakami i młodymi golami. Dzisiaj trafił też tu. Łapłem go akurat razem z tą tubą, przeniosłem go tutaj z powrotem do tej samicy. No. Także co, to dobra, żegnam się z wami. Życzę miłego wieczoru niedzielnego, spokojnego. I czekam na jakieś wasze fajne komentarze. Może jakieś łapki w górę, jeśli wam się podobał film, jeśli wam się podoba mój zbiornik. No i oczywiście wszystkim życzę wszystkiego dobrego i trzymcie się, do następnego razu, hej!